Księga Rodzaju, rozdział pierwszy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezładną pustką. Ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Bóg rzekł: niech się stanie światło. I stała się światło. I widział Bóg, że światłość jest dobra. Oddzielił więc światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia pierwszego. I rzekł Bóg: niech się stanie sklepienie wśród wód, i niech oddzieli jedne wody od drugiej. Uczynił więc Bóg to sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód, które były nad nim. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia drugiego. I rzekł Bóg: niech się zbierze woda pod sklepieniem na jedno miejsce i niech się odsłoni sucha powierzchnia. I tak się stało. I nazwał Bóg suchą powierzchnię lądem, a zbiorowisko wody morzem. I widział Bóg, że było to dobre. I rzekł Bóg: niech ziemia napełni się zielonymi roślinami, rozsiewającymi nasiona, oraz różnymi gatunkami drzew, które rodzą owoce pełne nasion. I tak się stało. Ziemia wydała różne rodzaje zielonych roślin, rozsiewających nasiona, oraz różne gatunki drzew, które rodzą owoce pełne nasion. I widział Bóg, że było to dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia trzeciego. I rzekł Bóg: niech się staną światła na sklepieniu niebieskim, by oddzielały dzień od nocy i wyznaczały święta, dni i lata. Niech jaśnieją na sklepieniu niebieskim i świecą nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. Umieścił je Bóg na sklepieniu niebieskim, by świeciły nad ziemią, by rządziły dniem i nocą i oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że było to dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia czwartego. I rzekł Bóg: niech się zaroją wody od istot żyjących, a ptactwo niech lata nad ziemią, pod sklepieniem niebieskim. I stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkie pływające istoty żywe, których pełno było w wodach, i wszelkie latające ptactwo różnego rodzaju. Pobłogosławił je Bóg tymi słowami: bądźcie płodne, mnóżcie się i zapełniajcie wody morskie. Ptactwo zaś niech się mnoży na ziemi. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia piątego. I rzekł Bóg: niech ziemia zrodzi różne żywe istoty, bydło, zwierzęta pełzające i polne. I tak się stało. I Bóg uczynił różne polne zwierzęta, wszelkie bydło i zwierzęta pełzające. I widział Bóg, że było to dobre. I rzekł Bóg: uczyńmy ludzi na nasz obraz, podobnych do nas. Niech panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
i stworzył Bóg ludzi na swój obraz. Na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I błogosławił im, mówiąc: bądźcie płodni, mnóżcie się i zaludniajcie ziemię oraz czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelką istotą poruszającą się po ziemi. I rzekł Bóg: oto dałem wam wszelkie rośliny nad całej ziemi, wydające nasienie i wszelkie drzewa owocowe zawierające nasienie. Będą one dla was pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i wszelkiego ptactwa powietrznego i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie życie, daję na pokarm wszelkie rośliny zielone. I tak się stało. I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Zapadł wieczór i zaświtał poranek dnia szóstego.